Proszę Państwa, ja przedstawię się tak krótko, bo nie jestem znana jak pan profesor czy pan Adam, więc mieszkam w Chicago od 24 lat. Od 5 lat prowadzę klub Gazety Polskiej Chicago 2. Do maja tego roku byłam koordynatorem klubów Gazety Polskiej w Ameryce Północnej. No niestety nie umawiałam się z panem Adamem, ale będę trochę powtarzać rzeczy, które on już powiedział. Ale myślę, panie Adamie, że czasami dobrze powtórzyć pewne rzeczy. Będę mówić o organizacjach i polonijnych, tak pokrótce, patriotycznych i niepatriotycznych. Będę mówić o Chicago, bo to środowisko najlepiej znam. Na przykładzie Chicago. Ale muszę Państwu powiedzieć dla przypomnienia, że Chicago to jest prawie 2 miliony Polaków żyjących w Chicago i okolicach. I mówi się potocznie, że to jest drugie miasto na świecie po Warszawie, gdzie jest najwięcej Polaków. Tak jak wszyscy Polacy oczekiwaliśmy dobrej zmiany, także za granicą. Wielką radość sprawił nam wybór Andrzeja Dudy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. A jeszcze większą, miażdżące zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do polskiego parlamentu. Nareszcie spełniły się nasze marzenia. Kilkuletnia działalność nie poszła na marne. Działalność społeczna, wynikająca z miłości do Polski, oparta na osobistym zaangażowaniu, a finansowana ze składek i prywatnych pieniędzy członków organizacji i klubów. Zwycięstwo Andrzeja Dudy i PiS-u rozbudziło nadzieję na dobrą zmianę nie tylko w kraju, ale także i w środowiskach polonijnych. Tymczasem, mimo że upłynęło półtora roku od wyborów prezydenckich i rok od objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, dobrej zmiany w Ameryce Północnej nie widać. Czas zatrzymał się w październiku 2015 roku. Przedstawicielstwa rządu polskiego w Ameryce, ambasady i konsulaty funkcjonują prawie w tym samym składzie i na podobnych zasadach jak za komuny i za rządów PO-PSL. Pamiętajmy, że wszystkie drogi w środowiskach polonijnych prowadzą do ambasad i konsulatów. Z tych placówek polskie organizacje, środki masowego przekazu, kluby czy stowarzyszenia czerpią wsparcie finansowe, a zarazem umacniają swoje wpływy i społeczny status. W zamian wspierają politykę wynikającą z układu sił w Polsce i informują placówki dyplomatyczne o nastrojach panujących w polskich środowiskach. I właśnie najlepszym tego przykładem jest obecna sytuacja w Chicago. Organizacje, które do ostatnich wyborów parlamentarnych wiernie wspierały rząd PO i PSL, przeciwne były wyjaśnieniu tragedii smoleńskiej, wyśmiewały polityków PiS-u. Nagle po wygranej Prawa i Sprawiedliwości stały się bardzo aktywne, wszędzie obecne. Przykładem jest zaproszenie polityków z Polski na uroczystości związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski w Chicago, w Maryville w Indianie. Na czele komitetu organizacyjnego tych uroczystości stanęli właśnie przedstawiciele takich organizacji polonijnych. Niektórzy z nich, na przykład w czasie obchodów trzeciej rocznicy tragedii smoleńskiej w Chicago, kiedy gościem byli pani Magdalena Merta z córką i pan Andrzej Melak, tutaj obecny, dziękuję za obecność, Te organizacje nie wykazali ani ochoty uczestnictwa w spotkaniu z nimi na południu Chicago, mimo iż spotkanie odbywało się w siedzibie jednej z tych organizacji, ani nawet nie przywitali się z zaproszonymi gośćmi z Polski. Natomiast w tym samym czasie w sali obok ta organizacja odbywała swoje spotkanie, w której uczestniczyło około 100 osób, natomiast w sali obok na uroczystościach było może 30. Zarząd wspomnianej organizacji bywał i bywa, jest bardzo częstym gościem w konsulacie polskim w Chicago. Szczególnie często członkowie zarządu tej organizacji bywali w konsulacie za czasów rządów PO-PSL, kiedy konsulem generalnym była Paulina Kapuścińska, której mąż, Eriusz Rybacki, zatrudniony jako konsul do spraw opieki konsularnej w Chicago, rozpracowywał i skłócał Polonię. Polonię chicagowską jako oficjalny były współpracownik Służby Bezpieczeństwa. To są dane z IPN-u. Na stronie konsulatu można było zobaczyć zdjęcie ze spotkań na przykład przed Wigilią, kiedy to reprezentacja wspomnianej organizacji polonijnej przynosiła i wręczała
prezenty dla nowego konsula Eriusza Rybackiego. Pod zdjęciami były napisy mówiące o tym. Był to gest przyjaznego poparcia dla konsula związanego ze służbą bezpieczeństwa, a zarazem wyraz gotowości współpracy, jak się obecnie okazuje, bardzo owocnej. W protestach Polonii w tym czasie przed konsulatem polskim w Chicago, czy to w obronie telewizji Trwam, czy w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji do zbadania tragedii smoleńskiej, osoby z zarządów wspomnianych organizacji nigdy nie brały udziału. Nie przychodziły na organizowane przez nas spotkania z prawicowymi polskimi dziennikarzami czy politykami. Nie przychodzili także na organizowane przez nas koncerty patriotyczne artystów z Polski. Teraz są pierwsi w szeregu, jeśli pojawi się tylko ktoś z nowego rządu czy kancelarii prezydenta. Problem jest w tym, że przedstawiciele nowego rządu uznają tę organizację jako jedyną reprezentację Polonii. Przedstawiciele PiS-u zapomnieli, kto przyczynił się na przykład w Chicago do tak wysokiego zwycięstwa tej partii Andrzeja Dudy. To przedstawiciele lewackich organizacji są dzisiaj zapraszani przez obecne władze do Polski na różne oficjalne uroczystości i imprezy. Mało tego, polskie władze odznaczają ich orderami zasługi, wręczają polskie flagi. A dzieje się tak między innymi dlatego, że dla obecnych władz w Polsce ważne są tylko organizacje rozpoznawane przez administrację amerykańską. Ludzi z organizacji, których w ostatnich 5 latach walczyły o obecną Polskę, nie dostrzega się i nie zaprasza się. Kiedy w 2012 roku prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, wspomniany tutaj właśnie przez pana Adama, Frank Spula, wydał oświadczenie o neutralnym stanowisku Kongresu Polonii Amerykańskiej wobec inicjatywy utworzenia Międzynarodowej Komisji do zbadania przyczyn tragedii smoleńskiej, odciął się od rzeczywistości i obrony najważniejszych polskich interesów, to właśnie te małe organizacje i kluby wzięły w swoje ręce polskie sprawy. I właściwie robią to do dzisiaj. Problem jest w tym, że promowanie przez polskie władze tylko tych dużych organizacji, które posiadają rozbudowane struktury oraz kapitał finansowy i medialny, sprawia, że tym małym organizacjom jest coraz trudniej działać, nie mając finansów i mediów. Są marginalizowane, a niektóre są wręcz niszczone. A przypominam, że w ostatnich 5 latach to one zrobiły najwięcej dla Polski. To one zdały patriotyczny egzamin w Chicago, Nowym Jorku, Toronto, London i w innych miastach na kontynencie amerykańskim i nie tylko. Wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Na szczęście Polonia nie składa się tylko z tych kilku wpływowych organizacji. Wpływowych dzięki pieniądzom i układom. Polonia to głównie ludzie, którzy są gotowi zawsze stanąć w obronie Boga, Polski i prawdy, nie patrząc, czy będą z tego jakieś korzyści, ordery, nie patrząc na pogodę czy na swoje osobiste plany. Ludzie ci zawsze są gotowi zaprotestować, wesprzeć. Jeśli trzeba, to i powiedzieć prawdę, nawet gdyby była gorzka. Bardzo jaskrawym przykładem walki o polskie interesy są 2 ostatnie nasze protesty w Chicago antykodowe w tym roku. W czasie pierwszego było bardzo mroźnie, minus 25 stopni Celsjusza. Mieliśmy tylko jeden dzień na zorganizowanie się, ale ludzie przyszli, ci zawsze wierni. Drugi protest odbył się w centrum Chicago. Naprzeciw 40-osobowej grupie KOD-u stanęło 1000 ludzi, którzy nie pozwolili, aby ludzie z KOD-u opluwali naszego prezydenta i nasz demokratycznie wybrany rząd. Polonia chicagowska pokazała, do jakiej kategorii ludzi zalicza Lecha Wałęsę. Na równi ze zdrajcą Stanów Zjednoczonych Arnoldem Benedyktem. I tutaj też nie spisały się znaczące organizacje polonijne. Nie było ich. Nie chcieli się narażać, a może po prostu ośmieszać w ich mniemaniu. Wtedy, kiedy trzeba stanąć i pokazać publicznie swoje poglądy, nigdy ich nie było. Po tej kontrmanifestacji w Chicago zawrzało w lewicowych mediach i pseudoprawicowych. Oskarżano nas, że nie potrafimy uszanować czyichś poglądów, a na jednej z sobotnich audycji radiowych pani prezes jednej z tych obecnie ważnych organizacji poparła chicagowski KOD i wyraziła oburzenie co do tysięcznego tłumu, który przeszkadzał kodowcom.
Ta właśnie organizacja we wrześniu tego roku z tą samą panią prezes na czele zaprosiła marszałka polskiego Senatu z ramienia PiS do Chicago na swoją 70. rocznicę powstania. I tutaj, proszę Państwa, wyłania się bardzo istotny problem. Problem braku komunikacji między obecnymi władzami a Polonią. Uważam, że uwiarygadnianie przez przedstawicieli polskich władz takich organizacji przez swoją obecność na ich uroczystościach jest błędne i szkodliwe dla Polski, a poza tym jest policzkiem dla patriotycznej Polonii. W czasie ostatnich sześciu lat po tak zwrotnym punkcie w dziejach Polski, jak była tragedia smoleńska, do Ameryki Północnej przyjechało wielu prawicowych polityków, dziennikarzy, działaczy, między innymi pani Anita Gargas, dziękuję, że przyszła dzisiaj, historyków. Osoby te doskonale wiedzą, kto ich zapraszał w tych trudnych czasach i jak byli tam traktowani. Wiedzą, ci ludzie wiedzą, czy ci ludzie się sprawdzili i czy można im zaufać. Wielu z zaproszonych przez nas osób jest dzisiaj w Sejmie, Senacie, w rządzie, w Kancelarii Prezydenta. To oni powinni być źródłem informacji, jeśli chodzi o to, na kim można się oprzeć, kto jest wiarygodny, kto się sprawdził wśród amerykańskiej Polonii. W Chicago w lutym tego roku z nadzieją oczekiwaliśmy przyjazdu ministra do spraw Polonii, ministra spraw zagranicznych do spraw Polonii. I już od początku coś było nie tak. Tylko dzięki przypadkowemu spotkaniu z panem ministrem w Warszawie dowiedziałam się o jego przyjeździe do Chicago. I na tym spotkaniu pan minister upoważnił mnie wtedy jeszcze koordynatora klubów Gazety Polskiej w Ameryce Północnej, do sporządzenia listy osób wspierających prawicę na uroczyste spotkanie w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. W mieście, gdzie jest największe skupisko Polaków, jak już mówiłam, za granicą. Jak się okazało, listę pozostałych gości przygotowywał konsulat w Chicago. W konsekwencji Klub Gazety Polskiej był prawie jedyną prawicową organizacją uczestniczącą w tym spotkaniu. Pierwszy raz byliśmy oficjalnie w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż do tej pory zawsze bywaliśmy przed konsulatem. W gronie zaproszonych przez konsulat byli oczywiście przedstawiciele wspomnianych organizacji, między innymi Związku Narodowego Polskiego, czyli finansowy filar Starego Układu, sprzedawca ubezpieczeń, Kongres Polonii Amerykańskiej z Frankiem Spulą na czele, Związek Klubów Polskich, Związek Podhalan, Związek Nauczycieli Polskich, Związek Adwokatów i Lekarzy i wszystkich lewicowych mediów. Cała ta grupa organizacji i mediów od lat specjalizuje się w atakowaniu, ośmieszaniu i szydzeniu z PiS-u ze świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, fałszowaniu prawdy o tragedii smoleńskiej. Zresztą, proszę Państwa, wystarczy przestudiować medialne zapisy ich działalności. A to można znaleźć. Wszystkie te organizacje tworzą układ naczyń połączonych, którego serce bije w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej, skąd otrzymują zarówno wsparcie finansowe, jak i błogosławieństwo państwa polskiego. Po wyborach parlamentarnych próbują głównie się przefarbować, organizując państwowe święta, deklarując, że od zarania dziejów stali ramię w ramię z PiS-em. Pytamy, gdzie były te lewackie organizacje, kiedy zapraszaliśmy pana Antoniego Macierewicza, Krzysztofa Szczerskiego, pana Jana Pietrzaka, Tadeusza Płużańskiego, księdza Stanisława Małkowskiego, rodziny smoleńskiej i innych. Czy którekolwiek lewackie radio ich zaprosiło? Czemu nie zapraszano naszych gości do polskich szkół, teatrów czy na spotkania kongresu, związku, klubów i innych? Teraz nagle garną się do nowej władzy, bo nie chcą stracić pieniędzy, stanu i wpływów. Na razie lewacy są szczęśliwi, bo kwietniowe rozdanie pieniędzy z konsulatów ich objęło i mają z czego żyć. Przefarbowali się, bo oni z tego żyją. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dokonało konkretnych zmian kadrowych i układ postkomunistyczny został zachowany. Kosmetyczne zmiany nie wystarczyły i nie wystarczają. W maju tego roku na zamkniętym spotkaniu z ministrem
z Kancelarii Prezydenta do spraw Polonii w konsulacie w Chicago zaproszono prawie wyłącznie osoby związane ze Starym Układem. Zaproszono tylko kilku ludzi z organizacji, które przyczyniły się do zwycięstwa PiSu. Gdyby informacja przepływała między rządem a Polonią tak jak trzeba, listy zaproszonych gości byłyby robione przez ludzi biorących udział w życiu patriotycznej Polonii, orientujących się w sytuacji w danym mieście, znających układy panujące na Polonii. I do takich sytuacji by nie dochodziło i zmiany by następowały, dobre zmiany. Zaskakujące jest, że to minister z Kancelarii Prezydenta do spraw Polonii, tak dobrze znający Polonię amerykańską, a już szczególnie Polonię w Chicago, zgodził się i przyjął zaproszenie tych ludzi. Minister został głosami Polonii chicagowskiej i nie tylko z Ameryki Północnej wybrany 5 lat temu na posła do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i wielokrotnie bywał w Chicago. Dlatego nasuwa się pytanie, dlaczego nie postawił na sprawdzonych ludzi? Wielokrotnie osoby takie zgłaszały gotowość pomocy. Wyrażały także chęć pracy w konsulatach polskich za granicą, oferując swoje doświadczenie, wykształcenie, a nade wszystko oddanie dla spraw polskich. Jednak zdaniem MSZ-u nie okazały się przydatne. Między innymi argumentowano, że nasze podwójne obywatelstwo może być przeszkodą w zatrudnieniu, mimo że podwójne obywatelstwo nie było przeszkodą w zatrudnieniu pana Roberta Greya na tak odpowiedzialnym stanowisku jak podsekretarz stanu w MSZ-cie w październiku tego roku. Kolejna odsłona, proszę Państwa, to Parada 3 Maja w Chicago, organizowana co rok przez Związek Klubów Polskich. Co roku wybieramy marszałka parady, który przewodniczy tej paradzie. Dlatego prawicowe środowiska zgłosiły kandydaturę redaktora Radia Otwartego Mikrofon. Jest to radio o największej słyszalności. Pani redaktor prawie codziennie od wielu lat walczy o powołanie Międzynarodowej Komisji Smoleńskiej, walczy o prawdę smoleńską, o zachowanie polskiej ziemi i lasów. Zaprasza wielu wspaniałych prawicowych gości z Polski do studia. Promowała wszystkie protesty w obronie polskości. Jest to osoba, która po politycznych zmianach w Polsce godnie mogłaby pełnić funkcję marszałka parady. Tymczasem lewackie środowisko Związku Klubów Polskich w Chicago zlekceważyło 291 wniosków na rzecz redaktora Otwartego Mikrofonu i wybrało swojego kandydata. Byłego redaktora gazety słynącej z pro-PO-owskiej propagandy. Gazety, której uczciwi ludzie nie czytają w Chicago. Dla ciekawości, w komisji wyborczej na marszałka parady było 4 członków z rodziny prezesa Związku Klubów, czyli on sam, jego żona i 2 synów. Na końcu chciałam Państwa zapewnić, że wszystkie te przykłady, które wybiórczo pokazałam, przytoczyłam po to, by dobra zmiana, na którą czekamy w Chicago, w Nowym Jorku, w Toronto, czy London, Ottawie, Paryżu i w innych miastach dotarła i była dopełnieniem dobrej zmiany w Polsce. Wierzę, że może to nastąpić tylko jeśli środowiska prawdziwie patriotyczne będą ze sobą współpracować, nie będą układać się z lewackimi lub pseudopatriotycznymi. Nie ma takiej opcji. I nie dajcie się Państwo nabrać na hasło Polonia nie powinna się dzielić, powinna się łączyć za wszelką cenę i działać razem. Siłą rzeczy jesteśmy podzieleni. Przez nasze poglądy, nasze postawy moralne, nasze wartości. Można tylko działać razem, jeśli mamy w sercu Boga, a na sercu dobro Polski. Tak jak mieli rotmistrz Pilecki, Łupaszko, Inka, Anna Walentynowicz. Ci, którzy zachowali się jak trzeba. A ci, którzy reprezentują nas i zostali przez nas wybrani, w końcu dostrzegą, że Polonia, Polacy za granicą są częścią Polski i nie wolno ich lekceważyć. My z kolei ze swojej strony jeszcze raz deklarujemy pomoc i współpracę ku chwale ojczyzny. Proszę Państwa, i tak krótko podsumowując, doceniamy bardzo to, co rząd i prezydent Rzeczpospolitej robi w Polsce, w Europie i w świecie. Dobra zmiana dokonuje się w polskiej armii, w polskim rolnictwie, w polskim przemyśle, w szkolnictwie i w wielu innych dziedzinach. Ale nie ma dobrej zmiany w polityce kadrowej polskiej dyplomacji, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko nie widzi potrzeby wymiany kadr ambasad i konsulatów, ale wręcz utrwala współpracę z kadrami dyplomatycznymi powołanymi przez rząd PO-PSL. Dlaczego tak się dzieje? Przypominam tylko, że wybory niedługo. Polonia na świecie, która na przykład w Chicago, i tutaj poprawię pana Adama, oddała na prezydenta Andrzeja Dudę 90% głosów w drugiej turze wyboru, a 85% na Zjednoczoną Prawicę w wyborach parlamentarnych. Nie wiem, czy jest takie drugie miasto w Polsce i na świecie, które miało tak procentowo wysoki... Wilno. Może Wilno, nie wiem. Jest najbardziej oszukaną grupą Polaków. Tutaj nic się nie zmieniło, tylko PO-wskie lewactwo zaprzyjaźniło się tymczasowo z PiS-em. Rząd nie widzi, że jakakolwiek dobra zmiana w środowiskach polonijnych na całym świecie może się zacząć tylko od całkowitej wymiany kadry ambasad i konsulatów. Od piwnicy aż po strych, bo ambasady i konsulaty są w obecnej postaci gwarantują wpływy, pozycje i pieniądze przeciwnikom PiS-u. Przypominam, że Polonia nie składa się tylko z organizacji polonijnych. Polonia to 16 milionów ludzi poza granicami Polski. I jeśli w dwumilionowej polskiej metropolii, jaką jest Chicago, nie zacznie się dobra zmiana w dyplomatycznej polityce kadrowej, to jestem przekonana, że Polonia znowu zaprotestuje przed polskim konsulatem. Ale tak osobiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Proszę Państwa, już tak prywatnie, to żałuję, patrząc tu na salę, że nie ma żadnego ministra obecnego z tych resortów, które zajmują się Polonią. Mówię ministrów. No daj Boże. Dlatego, że my zostawiliśmy swoje rodziny, zostawiliśmy pracę i przyjechaliśmy tutaj, żeby zrobić coś dla Polski, żeby swoją gotowość nadal pokazać, żeby współpracować, żeby z nimi porozmawiać. Wiem, że w lipcu w tym roku odbyła się taka konferencja polonijna w Rzeszowie, gdzie dominowało, ale nie w całości, bo wiem, że byli też patriotyczni przedstawiciele, ale dominowało środowisko z tych właśnie organizacji, przynajmniej z Chicago. Oni wszyscy tam byli obecni. I tam był marszałek Senatu, tam był minister z Kancelarii Prezydenta do spraw Polonii. Dzisiaj ich nie ma. No mam nadzieję, że to się zmieni. A ja dziękuję bardzo jeszcze raz Witkowi, bo to on jest sprawcą tego, że mogliśmy tutaj przyjechać. I jeszcze póki mam mikrofon, bo to się już może nigdy nie wydarzyć, chciałam bardzo podziękować wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, proboszczom w Chicago, w Ameryce Północnej za pomoc, za okazane serce, bo to dzięki nim my mogliśmy przez te ostatnie 6 lat po tragedii smoleńskiej pracować. To oni udostępniali nam sale parafialne i tylko dzięki nim mieliśmy miejsce, gdzie mogliśmy organizować koncerty, spotkania. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bóg zapłać.